Matko Boska, Królowo Polska, o Pani nasza, Częstochowska. 26 sierpnia 2016 roku podopieczni Domu Pomocy Społecznej Ostoja na Gdańskich Stogach świętowali Dzień Patronalny, czyli odpustowy domowej kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Kto tylko mógł z mieszkańców i podopiecznych dziennego Domu Pomocy przyszedł na wspólną modlitwę, by dziękować Maryi za otrzymane łaski i prosić o dalsze. Dzięki zespołowi muzycznemu księdza Zygmunta Słomskiego w całym domu rozbrzmiewały pieśni ku czci Królowej Polski. W sumie odpustowej przewodniczył ksiądz wikariusz z parafii Świętej Rodziny na Stogach. Wielka uroczystość dla naszego całego narodu, bo to tam, na Jasnej Górze, jak mówił święty Jan Paweł II, jest duchowa stolica naszej ojczyzny. To tam każdy z nas może uciekać się do tej, która czeka, do tej, która chce wsłuchać się w nasze prośby, w nasze wołanie. Dlatego otwórzmy swoje serca, aby usłyszeć głos Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli zobaczyć Tego, na Którego wskazuje Matka Najświętsza w częstochowskiej ikonie. Maryja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, tej Pani, która króluje na jasnogórskim wzgórzu i w sercu każdego z nas, jest dla nas okazją do tego, żeby się na chwilę zatrzymać i zastanowić się, co tak naprawdę dla nas ma wyniknąć z tej dzisiejszej uroczystości. Macie niezwykłą okazję w niewielu kościołach teraz, współcześnie to jest, że może nie oryginalna kopia, ale zrobiona, wytworzona siłą ludzkich rąk, twórczości ludzkiej, kopia jasnogórskiej ikony. Ona jest bardzo szczególną kopią, bo szczególną ikoną, ponieważ większość obrazów Matki Bożej ma to do siebie, że Maryja albo tuli do swego serca Jezusa, albo otacza Go swoim ramieniem, swoim płaszczem. Jeśli spojrzymy na jasnogórską ikonę, zobaczymy coś innego. Maryja wprost wskazuje na Jezusa. Tak jak to zrobiła w Kanie Galilejskiej. Kiedy nie pytała Jezusa, ona tylko zasygnalizowała, nie mają wina, mają problem. Tu akurat na tej ikonie przyjrzałem się, ta ręka jest troszkę tak opadająca, jakby chciała na swoje serce wskazać. W oryginalnej ikonie jasnogórskiej jest ręka położona na sercu, ale jednocześnie wskazująca na swojego Syna, którego Maryja nie tuli, ona Go niesie nam, żeby nam Go ofiarować. I to jest właśnie sedno dzisiejszej uroczystości. Maryja, która nas chce nam ofiarować samego Jezusa. I Jezus chce do nas przychodzić, tylko my musimy wyciągnąć ręce. My musimy przyjść i powiedzieć, pragniemy Cię, Panie Jezu. I zobacz, co ta dzisiejsza uroczystość nam pokazuje. Maryja nigdy nie zatrzyma na sobie. Choć my oddajemy jej cześć w różnych jej tytułach, ona zawsze wskazuje na Chrystusa i mówi, to w Nim jest źródło mocy i zwycięstwa. To w Nim jest źródło błogosławieństwa dla Ciebie. Ważne, żebyś chciała otworzyć swoje serce i tę łaskę przyjąć. Co spływa ze mną, daj mi dar,
Po mszy świętej odbył się koncert piosenek rodzinnych, podczas którego co śmielsi ruszyli do tańca. Tegoroczny odpust w Ostoi był nieco skromniejszy niż zwykle, gdyż trwające prace przy rozbudowie obiektu póki co nie zezwalały na swobodne korzystanie z ogródka. Ale wszystko na to wskazuje, że już za kilka miesięcy będzie tu nowa jakość, umożliwiająca rozwinięcie aktywności na rzecz seniorów, w tym także i tej kulturalno-terapeutycznej. Gdybyś była zakochaną, nie spałabyś tę noc, tę jedną noc. O Maryjanno, gdybyś była zakochaną, nie spałabyś tę noc.